Przeczytajmy fragment z Pisma Świętego, z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z pierwszego rozdziału i przeczytamy cały rozdział i trzy wersety drugiego rozdziału. Więc przeczytajmy. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładna i pusta. Ciemność rozciągała się nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Wtedy Bóg powiedział, niech się stanie światło. I stało się światło. Bóg uznał, że światło jest dobre. Oddzielił je zatem od ciemności i nazwał światło dniem, a ciemność nazwał nocą. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień pierwszy. Następnie Bóg powiedział, niech pomiędzy wodami powstanie sklepienie i niech je od siebie oddzieli. I tak utworzył Bóg sklepienie. Oddzielił w ten sposób wodę pod sklepieniem od wody nad sklepieniem. I tak się stało. Samo sklepienie Bóg nazwał niebem. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień drugi. Wówczas Bóg powiedział, niech woda spod nieba zbierze się na jedno miejsce i niech ukaże się suchy ląd. I tak się stało. Suchy ląd Bóg nazwał ziemią, a zbiorniki wód morzem i uznał to za dobre. Następnie powiedział, niech ziemię pokryje roślinność, niech wyrosną zioła, wydające nasienie oraz drzewa owocowe, których owoce zawierają nasiona stosownie do ich rodzaju. I tak się stało. Na ziemi pojawiła się roślinność, zioła wydające nasienie stosownie do ich rodzaju i drzewa rodzące owoce z nasionami stosownie do ich rodzaju. Bóg uznał to za dobre. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień trzeci. Wtedy Bóg powiedział, niech na sklepieniu nieba pojawią się światła, niech oddzielają dzień od nocy i służą do oznaczania pór, dni oraz lat. Niech też jako światła na niebie oświetlają ziemię. I tak się stało. Bóg utworzył dwa wielkie światła. Większe, aby rządziło dniem i mniejsze, aby rządziło nocą. Utworzył on również gwiazdy. Umieścił je na sklepieniu nieba, by oświetlały ziemię. Rządziły dniem i nocą oraz oddzielały światło od ciemności. Bóg uznał to za dobre. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień czwarty. Następnie Bóg powiedział, niech się zaroją wody, mrowiem żywych istot. Niech też nad ziemią wzniesie się wszystko, co ma skrzydła i lata pod niebem. Tak więc stworzył Bóg wielkie potwory i przeróżne pełzające istoty. Nimi, stosownie do ich rodzajów, zapełniły się wody. Stworzył też istoty skrzydlate, stosownie do ich rodzajów i uznał Bóg to za dobre. Następnie pobłogosławił im, mówiąc, rozradzajcie się i rozmnażajcie, napełniajcie morza. To zaś, co skrzydlate, niech się rozmnaża na ziemi. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień piąty. Wtedy Bóg powiedział, niech ziemia wyda istoty żywe stosownie do ich rodzajów. Bydło, płazy i dzikie zwierzęta, wszystko w swoim rodzaju. I tak się stało. Bóg stworzył dzikie zwierzęta według ich rodzajów. Bydło według jego rodzaju i wszelkie płazy ziemi według ich rodzajów. I uznał to Bóg za dobre. Następnie Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz. Na nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami mórz, nad tym, co lata pod niebem, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem, który po niej pełza. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył go na obraz Boga. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Potem pobłogosławił im Bóg i tak do nich powiedział, rozradzajcie się i rozmnażajcie, napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Panujcie nad rybami w morzach, nad tym, co lata pod niebem oraz nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi. Następnie Bóg powiedział,
Oto daję wam wszelkie rośliny wydające nasienie na całej ziemi oraz wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech wam to służy za pokarm. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom, wszystkiemu, co lata pod niebem i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daję za pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. W końcu Bóg spojrzał na wszystkie swoje dzieła i rzeczywiście były bardzo dobre. Dokonały się, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień szósty. Tak zostało ukończone niebo wraz z całym swym niebieskim zastępem oraz ziemia. Stało się to zanim nastał siódmy dzień. Bóg ukończył swoje dzieło i w siódmym dniu zaprzestał wszelkiej pracy. Pobłogosławił on siódmy dzień i poświęcił go, w nim bowiem sam odpoczął po tym, czego dokonał w swoim twórczym działaniu. To jest Boże Słowo. Ponieważ dzisiaj mamy po nabożeństwie wycieczkę zborową do zoo, więc pomyślałem, że dobrze będzie trochę powiedzieć o Bożym stworzeniu. I chciałem, żebyśmy na ten fragment spojrzeli trochę pod innym kątem. Tak, żebyśmy trochę pod innym kątem spojrzeli. Kiedy człowiek idzie na rozmowę o pracę, to co chce osiągnąć? Najważniejsza rzecz to zrobić dobre wrażenie. Tak. Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Kiedyś znalazłem taką informację odnośnie pierwszego wrażenia. Wystarczy krótkie spojrzenie, może przez 3 sekundy, słuchajcie, 3 sekundy, aby ktoś, kogo spotykasz po raz pierwszy, ocenił cię. 3 sekundy. Osoba, którą pierwsza spotykasz, ocenia cię już. Tak? Ocenia cię już. W tym krótkim czasie osoba ta kształtuje swoją opinię na podstawie twojego wyglądu, języka ciała, zachowania, manier i ubrania. 3 sekundy. I ten człowiek, który cię widzi po raz pierwszy, już ma o tobie jakąś opinię, czy też ma jakąś ocenę twojej osoby. Słuszną lub niesłuszną, ale ma. Tak więc to pierwsze wrażenie kształtuje się właśnie przez te, można powiedzieć, 3 pierwsze sekundy. I każdy z nas tak funkcjonuje. Każdy z nas ocenia, każdy z nas robi na kimś pierwsze wrażenie. No tak, można powiedzieć, jesteśmy zbudowani i mamy swoje oceny odnośnie innych ludzi, ale też mamy swoje oceny na temat Boga. Skąd pochodzi nasze pierwsze wrażenie odnośnie Boga? Najczęściej jest ono kształtowane przez ludzi, którzy są wokół nas. Przez społeczność, w której funkcjonujemy. I my odzwierciedlamy, bardzo często my odzwierciedlamy to, jakie oni mają poglądy na temat Boga. Jeżeli wyrastamy w środowisku, które ma negatywne wrażenie na temat Boga, ma negatywną ocenę Boga, To jest duże prawdopodobieństwo, że my też będziemy mieli podobną ocenę, że my też będziemy w taki sam sposób myśleli czy patrzyli na Boga. Ale jeżeli wyrastamy w środowisku, gdzie te oceny, gdzie te poglądy na Boga są pozytywne, to jest duże prawdopodobieństwo, że my też będziemy to odzwierciedlać. Że my też przejmiemy te poglądy, w których wyrastamy. I prawdopodobnie, albo nawet nieprawdopodobnie, każdy z nas ma jakąś ocenę czy opinię na temat Boga. Każdy z nas jakoś ocenia Boga. Jeżeli byśmy zapytali ludzi na ulicy, jak oni patrzą na Boga, jakie wrażenie na nich sprawia Bóg, to prawdopodobnie byśmy usłyszeli coś w tym rodzaju. Jest to surowy dziadek, który zasiada gdzieś tam daleko na tronie i tylko czeka, aż mi się noga potknie i wtedy, jak mi się ta noga potknie, to on z radością, z wielką, nieukrywaną mi dowali, brzydko mówiąc, tak? Dokopie. Nie wiem, czy to jest twoja ocena. Była moja przez wiele lat, dopóki Boga nie poznałem.
Więc każdy z nas ma jakieś wrażenie odnośnie Boga, jakąś ocenę, ale pytanie, czy to jest właściwe wrażenie. No bo jesteśmy ludźmi i popełniamy błędy albo też ktoś może zrobić złe wrażenie na początku, a z czasem się okazuje, że jeżeli będziemy przebywać z tą osobą i lepiej ją poznamy, to się okazuje, że to pierwsze wrażenie było po prostu złe, mylne. I ta osoba jest zupełnie inna. Więc czy nasza ocena Boga jest zgodna z rzeczywistością? Czy jest to dobre wrażenie, jakie mamy odnośnie Boga? Więc są to ważne pytania. Więc jakie pierwsze wrażenie robi Bóg na człowieku? No to przeczytaliśmy fragment, pierwszy fragment Biblii, pierwszy rozdział Biblii, który mówi nam o Bogu, i to jest pierwsze wrażenie, jakie Biblia nam daje odnośnie Boga. Więc zobaczmy, jakie wrażenie możemy mieć odnośnie Boga z tego fragmentu, który przeczytaliśmy. Pierwsze pytanie, jakie chciałem zadać, to w jaki sposób Bóg sprawia na nas wrażenie? W jaki sposób? Bo to nie jest oczywiste. Pewien kaznodzieja żyjący w XVII wieku, który się nazywał William Grimshaw, był pastorem kościoła i był trochę nietypowym pastorem, ponieważ czasami lubił sprawdzić, czy za słowami idzie coś więcej. I pewnego razu, w jego kościele od pewnego czasu zaczęła się pojawiać pewna niewidoma kobieta. I ta kobieta na jednym z nabożeństw złożyła wyznanie swojej wiary w Pana Jezusa Chrystusa, ale jakoś ten pastor William Grimshaw nie był przekonany, więc postanowił sprawdzić, czy faktycznie ta osoba, która deklaruje swoją wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, narodziła się na nowo, czy jej serce jest przemienione. Więc co zrobił? Kiedy ta kobieta wracała z nabożeństwa do swojego domu, zwykle czekały już na drodze dzieci z kijami, żeby jej dokuczać, żeby ją tam szturchać tym kijem. Więc tym razem ten pastor wziął kija i zaczął szturchać tą kobietę. No i ta kobieta na początku łagodnie mówi, myślała, że to dzieci robią, prosiła, żeby te dzieci dały jej spokój, żeby ona mogła wrócić do domu. Ale ten pastor dalej ją tam szturchał. Więc w pewnym momencie ta kobieta już nie wytrzymała i posłała wiązankę tym dzieciom. Więc ten pastor wiedział, że ta przemiana wewnątrz jeszcze się nie dokonała w tej kobiecie, że oczywiście ona złożyła pewne wyznanie wiary, ale jej serce dalej jest nieprzemienione. Więc słowa, my możemy mówić słowa, ale czasami nasze działania mówią dużo więcej niż nasze słowa. Dzisiaj słowa nie kosztują nic w zasadzie. Politycy szastają słowami, składają różne obietnice, a później nic z tego nie wychodzi, nie realizują tego. Tak? Niektórzy wiele mówią, ale są, można powiedzieć, dyziami marzycielami. Się przechwalają rzeczami, których w ogóle nie zrobili. Więc rzeczywistość jest zupełnie inna. Więc jak Bóg robi na nas wrażenie? Ponieważ Boga nie widać. Tak? Boga nie widać, Bóg jest duchem. Nikt z ludzi Boga nie widział. Więc jak Bóg robi na nas wrażenie? Nie możemy zobaczyć, jak się ubrał. Nie wiemy, jaką ma fryzurę, jeżeli tak możemy powiedzieć. Nie wiemy, jaki ma język ciała. Nie wiemy, jak, w sensie takim, że nie wiemy, jak się wysławia, jaki akcent ma i tak dalej. No to, co wszystko obserwujemy u zwykłych ludzi. Więc jak Bóg robi na nas wrażenie? No nie w ten sam sposób. Bóg robi wrażenie na nas poprzez swoje działanie. Oczywiście to działanie jest zapisane słowami, ale niemniej jednak jest to oddana historia, czy też oddane są wydarzenia i te działania Boga. One powinny kształtować nasze wyobrażenie, powinny wywierać na nas wpływ i kształtować nasze wrażenie odnośnie Boga. Więc co takiego widzimy? No widzimy, no właśnie, Boże działanie. Bóg pokazuje nam, że stworzył niebo i ziemię. I to wyrażenie, w zasadzie niebiosa, liczby mnogiej i ziemię, wskazuje, czyli można inaczej powiedzieć, Bóg stworzył wszechświat. Cały wszechświat. Więc to jest to pierwsza rzecz,
chyba najważniejsza odnośnie Boga. Bóg stworzył cały wszechświat. I druga kwestia. Zobaczmy, co Boże dzieła mówią nam o Bogu. Więc abyśmy mogli sobie odpowiedzieć na to pytanie, musimy spojrzeć na pierwsze, co Bóg stworzył, ale też jak Bóg to stworzył. To właśnie te rzeczy Boże dzieła niewiele nam mówi. Nie tylko skutki, ale sposób, co Bóg stworzył, ale też jak Bóg stworzył. Więc zobaczmy, co nam tekst mówi na temat tego, co Bóg stworzył. No, księżyc, słońce, gwiazdy, niebo, ziemię, cały wszechświat, rośliny, zwierzęta. Możemy pomyśleć o ilości, w jakiej Bóg to stworzył, jeżeli spojrzymy na niebo. Czy jesteśmy w stanie policzyć gwiazdy? Nie jesteśmy w stanie policzyć. Ktoś oszacował, że w wszechświecie są miliardy galaktyk. A każda z galaktyk składa się z miliardów gwiazd. Więc to nam daje ogromną liczbę. Ogromną liczbę. Nasze najpotężniejsze teleskopy są w stanie wychwycić jedynie malutki skrawek nieba. Jeszcze wiele zostało do odkrycia. Jeśli chodzi na przykład o rośliny, możemy pomyśleć, ile gatunków roślin różnego rodzaju jest w całym świecie, na całej Ziemi. Ile różnych gatunków zwierząt, które były, które są, mnóstwo. Małych, wielkich, mniejszych. Te, które widać pod mikroskopem, te, które widać gołym okiem. Jedne są skomplikowanymi organizmami, inne są prostymi organizmami. Ale od czasu do czasu jesteśmy zaskakiwani informacjami, że gdzieś na Ziemi odkryto nowy gatunek. Gdzieś w głębinach oceanu odkryto nowe gatunki jakichś tam zwierząt morskich czy oceanicznych. Więc wydawałoby się, że już na Ziemi odkryto wszystko, a tu się okazuje, że jeszcze są rzeczy, które można odkryć. Widzimy też prawa natury, które obowiązują w przyrodzie, w świecie. Mówimy o rzeczach widzialnych i niewidzialnych, więc są różne zjawiska i tak dalej, więc Bóg stworzył to wszystko. Ale też ważne jest, w jaki sposób Bóg to stworzył. Jeżeli ktoś, nie wiem, oglądał film dla dzieci, tak, Avengersi, i tam jest taki jeden, wojna totalna? Przedostatni. Wojna bez granic i tam jest ten zły Thanos, który ma jakąś tam rękawicę mocy i jednym stryknięciem eliminuje połowę życia we wszechświecie całym. Tak? A tutaj mamy Boga, który nie robi właśnie tak i wszystko nagle powstaje. On ma plan. Jest plan. Plan jest podzielony na 7 dni. I 7 dnia Bóg odpoczywa, ale i to kształtuje nasz cały tydzień. Ale co widzimy? Widzimy zamierzenie. Bóg mówi, niech powstanie światłość. Niech się zaroją wody. Niech powstanie roślinność i tak dalej. I co czytamy dalej? I tak się stało. Dzień po dniu. Bóg robił różne rzeczy i tak się stało. Często w firmach ludzie mają targety do wykonania. I czasami nie dają rady wykonać tych targetów, tych celów. Czasami zawalają z wykonaniem, ponieważ są różne tego przyczyny. A coś nie dotarło na czas, a ktoś nie dojechał i tak dalej. Można powiedzieć, że stworzenie to Boży cel dla Boga. I Bóg ten cel wypełnił. I w ciągu tych 6 dni nikt mu nie przeszkodził. W ciągu tych 6 dni nie wyczerpały się jego zasoby, ani się Bóg nie zmęczył. Bóg nie potrzebował w tym czasie doradców ani pomocy. On wszystko sam dobrze uczynił. I czytamy, że kiedy Bóg spojrzał na wszystko, co uczynił, to podsumował to i powiedział, to jest bardzo dobre. Więc wszystko miało swoją jakość. Miało odpowiedni standard, Boży standard.
i wszystko było zrobione w odpowiedniej kolejności, dzień czy noc i dzień. Najpierw rośliny, potem zwierzęta, które miały rośliny za pokarm i wszystko to było bardzo dobre. Więc jakie wrażenie właśnie takie postawy, sprawia na nas Boże działanie, to co Bóg zrobił i jak zrobił. Więc ja wypisałem sobie trzy rzeczy, że jest tylko jeden Bóg i nie ma innego. Ponieważ wszystko, co istnieje, pochodzi z Jego ręki i możemy to widzieć i dotykać. Czasami ludzie myślą o Bogu w kategoriach mitu, ale nie widzimy. Biblia nie mówi nam o stworzeniu elfów, krasnoludków czy wróżek, zębuszek. Tak? Nie, Bóg, to, o czym mówi Biblia, widzimy wokół siebie. Więc jest tylko jeden Bóg, nie ma innego, ponieważ wszystko, co istnieje, pochodzi z Jego ręki i możemy tego doświadczać, możemy to widzieć. Druga rzecz, że nie ma dla Boga nic niemożliwego, ponieważ On sam stworzył wszystko z niczego. I trzecia rzecz, że Bóg jest dobry, ponieważ wszystko, co od Niego wyszło, było bardzo dobre. I tutaj można sobie postawić pytanie, czy jeżeli taki jest początek, Bóg wszystko stworzył, Bóg jest dobry, to jaki będzie koniec? Jeżeli Bóg tak już na samym początku działa, to jaki będzie koniec? Bo tam, gdzie jest początek, musi być koniec. Można sobie zadać to pytanie i porozmyślać później w domu. I trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć. Po co nam właściwe wrażenie dotyczące osoby Boga? Po co nam to? No w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej to mamy jasny cel. Chcemy dostać pracę. Chcemy dostać to stanowisko. Więc staramy się, żeby zrobić jak najlepsze wrażenie. Robimy wszystko, aby zachęcić tę osobę, która przeprowadza z nami wywiad, żeby ta osoba wybrała nas, a nie kogoś innego. A jaki cel ma Bóg w tym, że nam o tym mówi, że pokazuje swoje działanie? Po pierwsze, Bóg chce dać nam właściwą perspektywę. Tak, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, mamy takie powiedzenie. Więc Pan Bóg chce nam dać właściwą perspektywę, czy też właściwy punkt siedzenia, żebyśmy rzeczy widzieli właściwie. Jeszcze odwołam się do jeszcze jednego filmu, film Konopielka. I tam jest taka scena, gdzie dziecko, to jest lata chyba 60. czy 50., wieś, takie gdzieś tam zapyziała wieś, gdzie jeszcze prądu nie ma i szkołę otworzono i dziecko pierwszego czy drugiego dnia wraca ze szkoły do taty i oświadcza tacie: tato, a wiesz, że ziemia jest okrągła? A tata odpowiada: jaka okrągła? Przecież widzę, że płaska. A dziecko mówi: ale pani nauczycielka powiedziała, że ziemia jest okrągła. Kto ma rację, tak? No ojciec miał swoją perspektywę. On patrzył na to, co przed nim i widział, że to jest proste. Natomiast dziecko dostało już szerszą perspektywę i już wiedziało, że ziemia jest okrągła. Więc dziecko miało rację. Więc Bóg poprzez ten oraz kolejne rozdziały Pisma Świętego no daje nam taką właśnie perspektywę na Niego, na Jego osobę, ale też na wszechświat, na ziemię, na nas samych. Na ludzi wokół nas. Dzięki temu możemy widzieć porządek pewien, jaki obowiązuje w świecie, który stworzył Bóg. I dzięki temu możemy rozumieć, kto jest kim oraz jakie jest nasze miejsce we wszechświecie. Bez tej perspektywy nasze postrzeganie jest bardzo ograniczone. Jesteśmy jak ten tata. Widzimy, że ziemia jest płaska, podczas gdy rzeczywistość jest zupełnie inna. Więc Bóg poprzez te pierwsze rozdziały pokazuje nam właściwą perspektywę, że jest Bóg, który jest nieskończony w swojej mocy, w swojej mądrości, w dobroci i ten Bóg ustalił pewien określony porządek we wszechświecie. A my nie jesteśmy bogami. My jesteśmy Bożym stworzeniem. Jesteśmy stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo,
ale żyjemy w świecie, który należy do Boga. A kiedy mamy z tą niewłaściwą perspektywę, to też nie funkcjonujemy we właściwy sposób. Nie traktujemy Boga we właściwy sposób, ale też nie traktujemy siebie we właściwy sposób i nie traktujemy innych we właściwy sposób. Więc Bóg chce nam dać właściwą perspektywę, żebyśmy właściwie patrzyli na tę rzeczywistość wokół nas. Po drugie, Bóg chce dać nam nadzieję. Czy zastanawialiście się kiedyś, a może nawet nie zastanawialiście, co jeśli Boga nie ma? Co jeśli wokół wszystko nas, czy wszystko wokół nas, a nawet my sami, jesteśmy po prostu dziełem przypadku? Gdzieś tam dwa atomy się zderzyły, wybuchło i powstaliśmy przez przypadek. I gdzieś może kolejne dwa atomy się zderzą przez przypadek i wszystko zniknie. Czy wybuchnie ponownie i tak dalej. Więc jeśli wszystko jest dziełem przypadku i naszym życiem rządzi przypadek, to czy nasze życie ma jakikolwiek sens i cel? Nie ma. A jeśli nie ma sensu i celu, to takie życie prowadzi do czego? Do beznadziei. Do nihilizmu. Po co cokolwiek robić, skoro i tak nad tym nie ma, nikt nie panuje, nikt tego nie kontroluje, dziś jest, jutro nie ma. Wszystko jest poddane temu bezosobowemu porządkowi. Więc po co cokolwiek robić, po co się wysilać, po co gromadzić dla dzieci, po co robić te zajęcia dla dzieci, po co robić jakikolwiek wysiłek. Wszystko jest przecież dziełem przypadku. Więc nie ma sensu się wysilać. Ale jeśli Bóg istnieje, a wierzymy, że tak, i stworzył wszystko, to znaczy, że nie jesteśmy zdani na łaskę przypadku, ale jesteśmy zdani na łaskę Boga. Na łaskę tak potężnej istoty, że może stworzyć coś z niczego. Tak mądrej i dobrej osoby, istoty, że wszystko, co czyni, jest dobre. Jeśli Bóg istnieje, to istnieje też powód, dla którego nas stworzył. Oraz istnieje cel, do którego nas przeznaczył. A to już powinno nadawać sens naszemu życiu. Dlatego też możemy czerpać nadzieję z faktu, że we wszechświecie jest Bóg, który panuje i który daje pewien porządek dla naszego funkcjonowania. Daje też porządek moralny, więc to powinno dawać nam nadzieję, że nie jesteśmy pod kontrolą jakiejś bezosobowej siły, na którą nie mamy żadnego wpływu, ale jest Bóg, który nie jest gdzieś daleko, ale który jest bardzo blisko każdego z nas, bo w nim żyjemy i poruszamy się, mówi apostoł Paweł. Do tego Boga można wołać i On odpowiada. I ten Bóg ingeruje w nasz świat właśnie poprzez swojego Syna. W szczególny sposób, poprzez Pana Jezusa Chrystusa. Więc Bóg daje nam nadzieję poprzez to swoje działanie. I ostatnia rzecz, daje nam, czy też działa w taki sposób, żeby dać nam powody do zaufania Jemu. Widzimy, że Bóg może uczynić wszystko i że wszystko, co Bóg czyni, jest bardzo dobre. Stworzenie nie jest jedynym dziełem Boga. Bóg po stworzeniu odpoczął, więc już więcej nie stworzył nic, ale ciągle widzimy Go jak dzień po dniu. Minuta po minucie, sekunda po sekundzie Bóg podtrzymuje swoje stworzenie. On dba o wróbelki, o mrówki, On dba o ludzi, dba, żeby ten świat funkcjonował. Więc Bóg działa, a to daje nam powody do tego, żeby Mu ufać. W szczególności widzimy Boga zaangażowanego w działanie na rzecz człowieka. Bóg robi bardzo wiele, żeby uratować ludzi, żeby ich zbawić. I widzimy to właśnie w osobie Syna Bożego, którego Ojciec posłał na ten świat. Po co Bóg to zrobił? Po co Bóg, Ojciec, posłał swojego Syna na świat? Ewangelia Jana nam o tym mówi. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy,
tak aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Chociaż ten wyrok się należy, to zasługujemy, ale On tego nie przyszedł po to, On przyszedł, żeby nas zbawić. Więc Bóg działa i działa dla naszego dobra, dla naszego zbawienia i działa w szczególny sposób. Boży Syn stał się człowiekiem, Boży Syn wziął na siebie nasze grzechy i umarł na krzyżu za nas, w nasze miejsce. I trzeciego dnia powstał z martwych i zasiadł, i wstąpił do nieba i zasiadł na tronie w niebie. I tam wstawia się za nami. Więc Bóg uczynił wszystko, żeby nas zbawić. A uczynił to, ponieważ Bóg kocha świat. Więc tym wszystkim możemy mieć pewność, że Bóg nie zawodzi. Bóg działa na naszą korzyść. Bóg chce naszego dobra. I tak jak nie zawiódł podczas każdego kolejnego dnia stworzenia, kiedy stwarzał wszystko na początku, każdego poszczególnego dnia, tam było i stało się, i wykonało się. Tak samo Jezus zawołał na krzyżu, wykonało się. To jest dokonane. Ten, który jest alfą, czyli początkiem, jest też i końcem, omegą. I tak jak Bóg powiedział o tym, co stworzył, że było to bardzo dobre, tak możemy mieć ufność, że wszystko, co Bóg robi, jest bardzo dobre. Możemy mieć pewność, że jest tam Boża mądrość, jest tam Boży porządek, że to jest wszystko zrobione we właściwym czasie, we właściwym kolejności, we właściwy sposób. Niczego Bożemu działaniu nie braknie i Bóg też doprowadza swoją sprawę do końca. Dlatego Boże Słowo zachęca nas do zaufania Bogu. Psalmista w psalmie 37 mówi, powierz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, a On podejmie działanie. Sprawi, że Twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, Twa prawość zajaśnieje jak słońce w południe. Więc jeśli powierzysz Panu swoją drogę, swoje życie, jeśli zaufasz Jemu, a tym Panem jest Pan Jezus Chrystus, to na pewno się nie zawiedziesz, ponieważ On podejmie działanie, a Jego działanie zawsze jest dobre i On kończy swoje rzeczy, które zaczyna. I możemy powiedzieć, że w zasadzie On już podjął działanie na Golgocie. Czy w Betlejem, kiedy się narodził jako człowiek, tak? Czy później na Golgocie, kiedy umarł, czy w Jerozolimie, kiedy zmartwychwstał trzeciego dnia. Dzieło krzyża jest potwierdzeniem Bożego działania. Więc kiedy zaufasz Chrystusowi, to On podejmie działanie. I tak jak Bóg obiecuje, otrzymasz przebaczenie grzechów, otrzymasz nowe serce, ale też otrzymasz dziedzictwo w niebie. Zaufaj Panu. Więc dzisiaj część z nas, tak, mamy zborową wycieczkę, jedziemy do zoo. Będziemy oglądać te różne stworzenia, wielkie, mniejsze. Więc kiedy będziemy to robić, to zachęcam do tego, żeby pomyśleć, że to jest po prostu tylko malutki, naprawdę malutki ułamek tego wszystkiego, co Bóg uczynił. Że jest tego dużo, dużo więcej. I że to wszystko pokazuje, jak Bóg jest wspaniały, jak Jego stworzenie jest wspaniałe, jak to stworzenie odzwierciedla Boga, który je uczynił. I możemy być wdzięczni za to, że możemy te podziwiać Jego dzieła. Możemy podziwiać Jego stworzenie. Ale też uczmy się, że to nie zwierzątka, nie, one są ważne. Ale jeśli chodzi o Boże stworzenie, to człowiek jest, można być koroną tego stworzenia, ponieważ człowiek został uczyniony na Boże podobieństwo i na Boży obraz. I tutaj musimy się nauczyć szanować właśnie Boży obraz człowieku, czy człowieka, który ten Boży obraz odzwierciedla. Dzisiaj szczególnie musimy dbać o to, żeby widzieć właśnie w człowieku, w innym, w drugim, w bliźnim ten Boży obraz. Niezależnie od tego, jak, ponieważ każdy z nas ten obraz nosi, ten obraz z powodu naszych grzechów jest skrzywiony, zdeformowany. Niemniej jednak, każdy z nas, każdy człowiek ten obraz nosi. Czy to on jest zdeformowany przez chorobę, czy przez grzech, nie ma znaczenia. Każdy człowiek
ma swoją godność właśnie z powodu tego, że jest stworzony na podobieństwo i Boży obraz. I niech więc też myślmy o Jego dobroci, o Bożej dobroci, kiedy będziemy widzieć te różne stworzenia, może podziwiając Boże stworzenie. I niech ta Jego dobroć prowadzi nas do zaufania Jemu. Więc jakie jest Twoje wrażenie osoby Boga? I z czego ono wynika? Amen.